Cześć wszystkim. Dzisiaj sobie sprawdzimy aktywność słoneczną. Jak już powiedziałem, regiony występowania plam słonecznych. Powiem wam tak, to mnie interesuje region 3477 i region 3477. 74, przepraszam, 74, 3474. Te dwa regiony mnie interesują bardzo. Dobrze, jedziemy dalej. Regiony występowania plam słonecznych, no to już są ten. I tu już, że to już klasyfikacja magnituda. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, klasyfikacja plam słonecznych, to jest cały opis, posłuchajcie, jak to się klasyfikuje i tak dalej. Powiem wam szczerze, nie chce mi się tego czytać. Jeżeli chcecie, to sobie to, wiecie, stopujcie, czytajcie sobie. To jest sporo zawiłe, jak to się czytuje, ja to wiem, ale no bez przesady, ludzie. Aktywność słoneczna. Dobrze. Rozbłyski to mieliśmy kilka. Tutaj aktywność nam się utrzymuje na tym poziomie, klasyfikacja M nie jest tragicznie, jeszcze wartość bieżąca C.279, ale tutaj już M1.42, no więc tu już coś się zamierza. Tutaj dziury koronalne, tutaj mamy jedną sporą na południowo-zachodniej części Słońca. Wyrzuty koronalne masy to tutaj na południowo-wschodniej części mamy niezły wyrzut. Więc niezły rozbłysk poszedł, ale też na zachodniej części Słońca mamy coś, jakiś podmuch wywalony. No ale tutaj powiem wam szczerze, utrzymuje nam się monitoring przepływu protonów na dobrym poziomie, nie jest jeszcze tragicznie, więc nie ma co do obaw, jak to wygląda dalej. Nie jest źle. Dobra. No i koniec. No. To tutaj jest wszystko w porządku, jak widać. Jeszcze chcę spojrzeć na stronę IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiem, że się pomyliłem i wymówiłem IMGW. Mówi się IMGW. Pogoda kosmiczna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobrze, co my tu mamy? Stan aktualny według NOAA, opóźnienie około 5 minut. No to jest R0, tutaj zakłócenia radiowe na zerowym praktycznie poziomie. Powiem wam szczerze, burze geomagnetyczne, no to tutaj G0, że nic się nie dzieje. Burze radiacyjne S0, że nic się nie dzieje, ale indeks R1? Tutaj już coś się zaczyna dziać. R1, tutaj jest inne wskazanie, a tu jest inny, to się inaczej podświetla, jakiś błąd na stronie jest. No i dobra, widzicie, wykresy w ultrafiolecie, nie jest tragicznie, wykres strumienia X-ray, nie jest jeszcze klasyfikacja, no to tutaj już podchodzi, cały czas jest na C, ale podchodzi delikatnie pod M. Nie jest jeszcze tragicznie. Najgorsze to są, jest klasyfikacja X. No już jest tragedia po prostu. Wykres strumienia protonu. Protony są na S0, czyli jest spokojnie i cisza. Ja już wcześniej omawiałem we wstępie do pogody kosmicznej, jak to się czyta i tak dalej, więc po prostu im wyżej ta wartość, im wyżej na skali, czyli R5 to już jest maksimum, czyli klasyfikacja X i wyżej to po prostu już jest, no to jest chyba
alert krasy rozbłysków. Tu macie X i to jest R5 i wiecie, im wyżej, tym gorzej, no. Powiem wam szczerze, no nie jest za dobrze, ale nie jest tak tragicznie. Ja już wcześniej mówiłem, że według moich wyliczeń na szybkości, no to przebiegunowanie Słońca razem z wzmożoną megaaktywnością zacznie się 1 stycznia 2024 albo ewentualnie 10. No, weźcie pod uwagę to, że Słońce jest gwiazdą, a jak wiemy, reakcje, które tam zachodzą, są praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Dziś macie spokój, a jutro rano może być hiper nawet aktywność. Po prostu przewidzenie pewnych rzeczy na Słońcu graniczy z cudem tak naprawdę. To nie jest nasza ziemska pogoda, że tam wiemy, że się coś tworzy i tak dalej. Zjawiska na Słońcu, które się odbywają, to praktycznie jest fantazja. Tutaj w jednej godzinie nic nie macie, a w drugiej godzinie wam się to innego tworzy, więc tutaj wiecie, no tutaj praktycznie błądzimy po omacku. To, że mamy za mało po prostu satelitów na orbicie Słońca, żeby je dokładnie monitorować. Powinniśmy jako ludzkość posiadać bynajmniej ze 20 wysoko wyspecjalizowanych sprzętów monitorujących, a nie kilka sztuk, które se tam krążą, bo to jest za mało według mnie. Więc sorry bardzo, ale więcej satelitów i urządzeń mamy do mierzenia pogody na naszej planecie niż do obserwacji czegoś, co jednym beknięciem może zmieść naszą cywilizację z powierzchni planety, tak naprawdę. Więc nie dziwcie się, że ja mam taką opinię o NASA, że po prostu defraudacja środków na byle gówno, a obserwacja naszej gwiazdy to jest takie piąte przez dziesiąte, bo tak to ja widzę. Zamiast nie ograniczać środków na satelity badawcze, jeżeli chodzi o badanie Słońca, to oni ograniczają środki jak się chyba tylko da. Zamiast wyposażyć te satelity w najnowsze technologie, oprogramowanie, sprzęt, najszybsze procesory na świecie, żeby te satelity w czasie rzeczywistym mogły wysyłać dane na Ziemię, najlepszej jakości łączność z anteny i tak dalej. Przecież tam nie ma problemu z dostępem do światła słonecznego. To co ogranicza, cholera jasna, tą budowę tych sond do obserwacji Słońca? Co ograniczę? Jak nie wiadomo o co chodzi, to wam powiem. To chodzi o pieniądze. Kongres przykręca kurek i już dupa nie ma badań. O, to jest amerykański błąd, jaki istnieje. Jak kongres amerykański przykręci badania Słońca, no to huk. I tyle. A potem wiecie, dziwicie się, że NASA jak w 2015 roku okłamała cały świat po prostu i później, parę lat później ujawnili, że mało brakowało, abyśmy się cofnęli do epoki kamienia łupanego. Bo wam przypomnę, w 2015 roku rozbłysk słoneczny wtrafił w miejsce, w którym Ziemia była 2 tygodnie wcześniej. Gdyby ten rozbłysk zdarzył się 2 tygodnie wcześniej, niż my już odlecieliśmy z tamtego punktu, to by nas praktycznie cofnęło teraz do epoki kamienia i niektórzy ludzie by nawet zapomnieli, czy byłbym Facebook. Trzymajcie się, na razie.